Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Paradise, a to jest kolejny odcinek z mojej kariery w NBA i 2500 VC na koncie. Upgrade'y zrobimy po tym pierwszym meczu, ponieważ dzisiaj są dwa mecze, nie jeden. No i zrobimy upgrade'y po tym pierwszym meczu, ponieważ chciałbym ulepszyć sobie jump shooter, a brakuje mi dosłownie bardzo mało VC, chyba tam 300 albo 400, więc rozegram po prostu ten mecz, dostanę VC i ulepszę jump shooter na kolejny poziom, bo to jest ważne na pozycji shooting guard. Na pierwszy mecz w tym odcinku rozgrywamy z Nowym Orleanem, New Orleans Pelicans, i zaczynamy go w miarę dobrze, ponieważ dwoma punktami z layupa z wejścia pod kosz. Oczywiście mam na swoim koncie jeszcze zbiórkę, więc no dobry, myślę, że początek meczu. Tutaj kolejna już akcja i tym razem asysta do Denego Greena, chyba Deny? Nie wiem, jak on ma na imię. Chyba Green, chyba Deny mi się kojarzy, ale w każdym razie do Greena. No, jakby nie miał na imię Deny, to mnie poprawcie. A tutaj z kolei już ładna akcja, rzut. No i wpada. I prowadzimy 10 do 7. To się utrzymuje, a teraz fatalny turnover. Turnoverów w tym meczu w moim wykonaniu było dużo turnoverów, no i przez to też ocena trochę spadała. No jednakże może uda mi się z czasem to wyeliminować z mojej gry. A tutaj z kolei kolejna akcja. Jest zbióreczka i lecimy z kontrą. Zbiórka defensywna zaliczona. No i zobaczcie, jak ładnie wchodzę tam pod kosz. No chciałem zadankować, ale tam mnie lekko zblokował zawodnik Nowego Orleanu. Jednakże udało mi się to skończyć tym razem layupem. No i jest tylko jeden punkt przewagi przeciwników, ale ja zostaję posadzony na ławce i wchodzę na początku kwarty drugiej. Tutaj akcja kolejna. Naprawdę dzisiaj dużo asystowałem. Starałem się bardziej też koleżeńsko grać, podawać te piłki. No a tutaj kolejna, druga asysta do Morrisa, który bez problemu skończył za trzy. No on jest specjalistą od tych trójek, więc nie powinien mieć z tym problemu. No a tutaj widzicie już trzy zbiórki na moim koncie. 6 punktów, no i rzuty osobiste, które są straszne w moim wykonaniu. Nie umiem totalnie wyczuć tego, kiedy ten przycisk mam puścić, no i rzadko kiedy te rzuty trafią, no dlatego też trzeba ulepszać jump shooter, ponieważ wraz z ulepszaniem tej cechy wzrasta umiejętność rzutów osobistych. No a po drugiej kwarcie dostajemy spore lanie, ponieważ przegrywamy 36 do 24, czyli 12 punktów przewagi. No niestety, będzie trzeba to nadrabiać. Nie wiem, czy nam się to uda. Tymczasem wywiad ze mną. No i jesteśmy po wywiadzie. No zobaczymy, co nam trener powie w szatni, bo nasza gra do tej przynajmniej pierwszej połowy, do końca tej pierwszej połowy wyglądała bardzo, ale to bardzo źle. No, trzeba się poprawić. Ja w swojej grze na razie, no co bym ja poprawił? Ja bym poprawił na pewno celność osobistych, no i zmniejszył ilość turnoverów. No a trzecia kwarta się skończyła i nie zdążyłem zdobyć w niej żadnego punkta, rozdałem jednakże asystę i zbiórkę, więc tyle dobrego, a punkta w niej nie zdobyłem nic, po prostu ani jednego punktu, ani jeden punkt nie został zapisany na moim koncie w kwarcie trzeciej. Jednakże w czwartej kwarcie zaczynamy od trójki po ładnej drużynowej akcji, no i tylko 8 punktów, więc jednakże trochę zmniejszyliśmy tą przewagę przeciwników, a tutaj zobaczcie, no totalnym fuksem ta piłka weszła do kosza. Wow, chciałem zrobić wsada, nie udało mi się, a jeszcze zdążyłem tam no po prostu zdobyć punkty. Tutaj z kolei piękny blok i kolejna już akcja. Znowu za wolni są ci obrońcy, no i bez problemu zdobywam punkty teraz. No ale co? Mecz zakończył się tak, jak się zakończył, czyli 12 punktami przewagi, zwycięstwem Nowego Orleanu. No ale mój mecz w moim wykonaniu był dobry, prawie najlepszy zawodnik pod względem rzucania punktów. No o jeden więcej miał tam chyba shooting guard,
drużyny Nowego Orleana. Tutaj już widzicie jump shooter na level 11. I mój overall wynosi już 79, więc powoli, powoli idziemy do góry. Za niedługo będzie 80, może już w następnym odcinku. No a w każdym bądź razie teraz będziemy mogli zagrać kolejny mecz, który był meczem dziwnym. Myślę, że jednym z gorszych w mojej karierze, bo nie grałem dobrze. Strasznie trudno było mi upilnować w tym meczu Hardena. No ale zobaczcie zresztą sami. Zaczynamy mecz z Houston Rockets. Mecz w moim wykonaniu zaczął się dobrze. Tutaj widzicie, podałem do Plumlee'ego, Plumlee trafił, ja zaliczyłem asystę, no i jeszcze Plumlee będzie miał możliwość zrobienia end one, skompletowania, jednakże mu to nie wychodzi. Mecz zaczął się w moim wykonaniu dobrze. Asysta, teraz podanie dostaję od Dragicia, proszę o zasłonę, wykorzystuję ją, no i też strasznie farciarski rzut wchodzi, więc początek meczu, tak jak już mówiłem, chyba z 3 razy, bardzo udany, 2 punkty. Ja zasadzuję kolejne punkty po wejściu pod kosz, 15 jednak punktów dla naszej drużyny, już 16 i 40 dla Houston Rockets. No, kolejny turnover to było coś, co mnie po prostu niszczyło w tych dwóch meczach. No, trener też nie był zadowolony. No, mecz może nie był najgorszy w tym moim wykonaniu, ten z Houston, ale to, co grał mój team, to była tragedia. Już się nie mogę po prostu doczekać, ale dobra, zamknę się teraz wywiad. No, a więc to był wywiad, no i dokończę to, co miałem powiedzieć, czyli to, jak mój team grał. Grał fatalnie. Plumlee nic nie zbierał, Morris nie trafiał trójek, Green też. Jedyną osobą, która dobrze grała, był Dragić i Isaiah Thomas, który raz na jakiś czas wchodził z ławki. No to były jedyne osoby, które jeszcze w miarę trzymały tą grę, no i ja moimi wsadami. No a tak, to było tragedia. No ja już chyba czekam z niecierpliwością na koniec tego sezonu, gdzie to będę mógł być doceniony przez jakiś inny team, no i być może walczyć o jakieś wyższe trofea, ale żeby ten team nie chciał, to też muszę grać lepiej niż teraz. No, myślałem nad zmianą poziomu trudności, bo gram na najwyższym, gram na Hall of Fame i przez to, pomimo że mam dobre nawet umiejętności jump shootera, to te rzuty czasami nie wchodzą. Jakbym sobie zmienił o jeden poziom niżej, to był chyba na Superstar, no to wtedy te rzuty by może częściej wchodziły, to by było też lepsze, bo myślę, że nie chcecie oglądać, jak ciągle przegrywamy mecze, a ja w ten sposób bym też mógł pomóc drużynie. No a myślę, że Hall of Fame, no to może jeszcze trochę poczekamy, żeby zagrać na tym najwyższym poziomie, którym teraz gramy, i w następnym odcinku zmienimy o jeden poziom w dół, bo Hall of Fame to jednak trochę mnie jeszcze przerasta. No i to też możecie zobaczyć tu. Koniec meczu, przegraliśmy 20 punktami. Mój mecz nie był najgorszy, ale najlepszy też nie. No, ja na razie z wami żegnam, oglądajcie sobie scenki. Cześć. It's not like you led us to victories while I tried to bring us down. You're not perfect. Legs, bro. I'm just messing with you. Just let it go. Get back on that horse tomorrow. Easy for you to say. You didn't embarrass yourself out there. I did. Man, forget it. The best shooter don't remember the misses. What misses? Got amnesia. That's the spirit.